Jak się podobało dzisiaj mecz, w końcu pierwsze zwycięstwo? No fajnie było. A jak, Walter, podobało się? Tak, podobało się. Tata opowiadał o tym Walterze sprzed 11 lat? Tata mówił, a one nie odpuściły dzisiejszego meczu, nie mogły. Zachęcały, nie musiały mnie namawiać, bo to wiadomo, historia zielonogórskiej koszykówki. Super, mecz się podobał, fajne widowisko i w końcu zwycięstwo. Piękna historia, tak? Król powrócił, król dzisiaj dał sygnał, zrobił swoje, więc mam nadzieję, że poprowadzi tą drużynę i dużo dobrego tutaj się wydarzy w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że za tym pójdą też sponsorzy, tak? Trzeba to wykorzystać marketingowo, ale na razie cieszmy się z tego, że Walter tu jest. Z każdego meczu mam nadzieję, że kibice, którzy dzisiaj pozostali w domu, to jeszcze się jakby odrobią lekcję i wrócą tutaj, żeby króla powitać, bo on zrobił swoje i będzie robił swoje, a teraz jest nasza rola, żeby go ładnie tutaj przywitać i ugościć. Cieszę się, że też zadziałało to nie tylko właśnie na zespół, ale też na mobilizację trochę tutaj zielonogórskiej społeczności, że jednak też i ta hala się zapełniła i miejmy nadzieję, że tak też będzie nie tylko z uwagi na Waltera, ale też w dłuższym okresie. No i fajnie, że jest też przełamanie, że jest to pierwsze zwycięstwo. No i oby tylko tak dalej. Fajnie też, że dzisiaj jakby nie tylko pomimo jakby powrotu Waltera, który też dał pozytywny impuls, jakby cała drużyna też zagrała dobrze. I oby tak dalej po prostu, oby tak dalej.